Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj ponownie kolegi Leszka Pielesiaka. Kolega Leszek Pielesiak lotuje w oddziale 0266, oddział Strzelce Opolskie. Jest to okręg Opole 2, tak? Opole Południe. U kolegi gościliśmy na początku sezonu. Wtedy, jeżeli koledzy pamiętają, ten fotoreportaż, tam akurat był jeszcze tutaj pracownik niejako, młody hodowca, który pomagał w sprzątaniu, w przygotowywaniu się niejako do sezonu kolegi Leszka. A dzisiaj sobie porozmawiamy, jak ten sezon u kolegi Leszka w hodowli przebiegał. Kolega więcej może o swoich sukcesach, nie tylko z tego roku, ale z lat poprzednich powie może sam. Proszę bardzo. Dzień dobry hodowcy, wszystkich witam dobrym lotem. No, sezon u nas w oddziale Strzelce Opolskie był bardzo ciężki, można powiedzieć, że nawet katastrofalny. Drugi lot mieliśmy to ze 190 km z Głogowa. W oddziele zginęło 1300 gołębi. Powiedzmy jeszcze może ile gołębi, ile było wypuszczonych na ten lot i ilu hodowców brało udział w tym locie też? 140 i było gołębi włożonych 5300. Czyli procentowo bardzo dużo gołębi Wam zginęło. Bardzo dużo i to dobre gołębie. A co było powodem tego, jak myślicie? To znaczy się oddziały przełożyły loty na sobotę, a u nas zarząd się nie zgodził, żeby odbył się lot w niedzielę. No i żeśmy odbyli ten lot w niedzielę, było pochmurno, deszczowo troszeczkę. Przez pogodę po prostu. Po prostu one ominęły inne drogi, kanały, znalazły te gołębie, poszły prawdopodobnie na wschód. Dużo gołębi się zameldowało na wschodzie, tam na Ukrainie. No i tam zostało bardzo dużo gołębi i po jakichś gdzieś dopiero tygodniu, dwóch tygodniach niektóre gołębie wracały, ale te dobre też zginęły i później było ciężko tą kategorię A zmontować, bo gołębie musiały odpocząć niektóre, to, ale i tak mimo to były bardzo duże straty, można powiedzieć. I ostatni lot teterów żeśmy mieli dwudniowy też, to sama, taka sama sytuacja. I żeśmy puszczali z Moszną, Prudnikiem i Strzelce. I tam dwa dni konkurs we wszystkich oddziałach leciał. Tak. A na którym miejscu zakończyłeś rywalizację w tym roku w oddziale? No, ciężko, bo to jest duża konkurencja. U nas jest seria 20-10 się typuje. Nie tak jak w innych oddziałach, że 8, 10, 20 pierwszych. A jest też takie mistrzostwo, że 8 pierwszych też jest, ale z 50. No to będę się tutaj podpierał, bo sobie przygotowałem, że to wszystko nie idzie zapamiętać. No i z 58 pierwszy, mimo takie mistrzostwo, jestem mistrzem. Do 500 km, powyżej 500 km też mistrzem. Wicemistrzem czempionów też z 50, to jest 5 gołębi po sezonie lotowym z największą ilością konkursów. Jestem wicemistrzem i pierwszym wicemistrzem do 400 km. To jest też gołębie zgłoszone do GMP. Te gołębie, które mi zginęły, no już on później szły, ale to już nie robiły takich konkursów, jakbyśmy sobie wymagali. No i tak się stało, jak się stało, no ale jakoś sobie poradziłem. Po tym drugim locie mogę powiedzieć, że mimo to, że miałem serię tą 20-10, ale spadłem na 27 miejsce. I trzeba było ciężko pracować, walczyć, tak? I dopiero końcówka lotów coraz bardziej się piąłem do góry, no i wywalczyłem. Także mogę się pochwalić tylko tym, że już chyba jestem 20-krotnym mistrzem oddziału w Strzelcach Opolskich, nie? Albo wicemistrz, albo mistrz i tak dalej, nie? No jednego gołębka też PL0266, 10 rok, 6250 w numerze. Pięknie siadał i w kategorii B ma 4,42 konficent za rok. A w 5 lotach ma 5 konficent z groszem tam. No i jeden lot tam ma zawalony, 11 ma konficent, no i w H za rok wyszło mu 16,23 konficent. Ale dużo innych takich ma fajnych konficentów, 11, 14, czyli ten gołąb non-stop siadał 15, 20, a mimo to w H tylko 16,23. No to jest coś, co z tymi konficentami jest nie tak. No ale co zrobić, już tak jest, nie? W okręgu Opole no, jestem wicemistrzem w GMP. Okręg Opole u mnie też mamy kiepskie wyniki. Nie wiem, czym to jest podyktowane, ale nie chcę za dużo się wypowiadać. Jak ja mam 1397 w GMP i w okręgu jestem wicemistrzem z takim wynikiem, to świadczy o tym, jakie były loty katastrofalne.
Rozumiem, ale powiedzmy też jeszcze, bo to są wyniki za ten rok, ale przypomnijmy jeszcze kolegom o rywalizacji, która odbywa się od iluś lat. Przez 4 lata tak, w Polsce. Kolega ma tutaj, właśnie pokazywał mi w numerze hodowcy, to jest marzec 2012 roku, przy zestawieniu hodowców, którzy cały czas byli klasyfikowani w Generalnym Mistrzostwie Polski. Kolega miał które miejsce? 16 w Polsce. 16 w Polsce, a to była taka rywalizacja, że wyniki z 4 lat zsumowane miejsca, które hodowla zajmowała, tak? Tak, ja uważam, że Generalne Mistrzostwo Polskie jest najsprawiedliwsze. Dlaczego? Dlatego, że w kategorii gołąb musi robić A, B, C, musi być gołąb uniwersalny. Ja takie gołębie sobie cenię. Nie to, że tam krótkie loty z wiatrem i gołąb robi konkurs i to jest wspaniały gołąb. To ja takie gołębie nie uważam. I się boję właśnie takich bocznych wiatrów. U mnie jak jest boczny wiatr, to najgorzej to właśnie wychodzi. Jak jest podwiatr, piękna pogoda, że gołębiowi nic nie przeszkadza, to oni potrafią zrobić to, co trzeba, nie? I te gołębie właśnie tutaj u kolegi w hodowli, tak jak według tego, co kolega prowadzi, selekcję, dobiera, że tak powiem, do rozpłodu te gołębie i później lotuje, to było dużo tutaj olimpijczyków też się wywodziło i kandydatów na olimpiadę, rezerwowych na olimpiadę, tak? No tak, też sobie tu właśnie przygotowałem. To w swoim już 40-letnim stażu lotowania, tak właśnie, wyhodowałem 5 olimpijczyków. Jakie to były kategorie, co tak najbardziej tam? Standard olimpijski i w 2004 roku miałem 5. gołębia w Polsce, ale to był w sporcie w D kategorii. To miał 22 konfice. Ale to 2004 to nie było olimpiady. W 2003 była, ale był piąty, piąty. Ja mam tak popisane 2004, piąty gołąb w Polsce. W 2005 roku czwarty w Polsce i rezerwowy, czyli ten Ronaldo. Tak. Następnie w 2009 roku czwarty w Polsce i też rezerwowy w kategorii C. Ten gołąb miał 12 koeficjent. Teraz w Poznaniu gołębie z większym koeficjentem były i trudno. No taki jest sport, że gołąb miał 12, nie mógł się załapać, a ileś tam w 2009 roku, a w 2010, nie? Nie, 11 była olimpiada w Poznaniu, tak? Gołębie miał z większym koeficjentem, a ten gołąbek miał w 5 lotach 4 koeficjenty. Jak ja tam byłem na olimpiadzie w Dortmundzie, właśnie patrzyłem, żaden, który miał w kategorii C złoty medal, nie miał w 4 lotach 5 konficent. Żaden. Żaden gołąb nie miał 5 konficent. Czyli on był najlepszy, tylko ten 6 mu znowu tam zawalił. Wystarczy, że gołąb z lotu zejdzie troszeczkę, 2-3 kilometry, to jest 2 minuty, później znowu najdzie, to jest 4 minuty, jest po konkursie. A są takie loty u nas, że konkurs trwa 7-9 minut nawet, nie no. Co jeszcze mogę powiedzieć? To właśnie ten gołąb jest tutaj jego jeszcze dyplom. Zobaczmy dyplomy, to kolega. Dyplomy, które zdobywały te gołębie, są tutaj na ścianie. Tu między innymi jest ten jeden gołąb, jeden dyplom z olimpiady. To on właśnie był pierwszy w Polsce jeszcze w kategorii C. Tak, oj, tu jeszcze z olimpiady też z Werony, z 91 roku. To najstarszy, o tym nie wspominałeś, co to był za gołąb? W jakiej kategorii to był? To był standard. Standard, tak. Zobaczmy, tak to wygląda. No w 2000 tu mamy też dyplom, drugi przodownik w 2003 roku, tak. W Polsce, nie? W Polsce, tak, w Polsce, w GMP. Tutaj jeszcze tak teraz zapytam, bo jeżeli o wynikach mówiliśmy, to teraz jeszcze ważne jest wspomnieć o gołębiach, które tutaj kolega w hodowli posiada. Te wyniki, o których rozmawialiśmy, to oczywiście robione jako gołębie, oczywiście przy pracy hodowcy. Tutaj powiedzmy jeszcze, jakich ras gołębie tutaj w swojej hodowli posiadasz? W mojej hodowli są, już dużo miałem gołębi, sprowadzam, bo każdy chce wygrywać, wiadomo. Sprowadzam z różnych źródeł, same czempiony, a mimo to te czempiony nie sprawdzają się i nie jest tak powiedziane, że jak tylko będzie miał gołąb super rodowo, to już musi być potomstwo po tym gołębie stuprocentowe. Najlepsze linie, co mi się udało złożyć, to Aman, Ronaldo,
i Flor Verwoerd. I dołączyłem teraz ostatnio jeszcze Amen. Aman, przepraszam, że przerwę, ale Aman to jest gołąb już u ciebie wyhodowany. To, tak, czyli to z jakich, mnie, to jest raz? Syn Amana wszystko wygrywał, tak samo jak Aman w dobrym locie i w Polsce właśnie ten Aman był 22 miał koeficjent i był w dobrym locie, na przykład krótki dystans, pierwsze miejsce, to miał 1,47 koeficjent, to było dobry lot Open 2001, bo tutaj mam popisane wszystko, drugi, długi dystans, pierwsze miejsce, koeficjent 6,92 wtedy miał, kategoria azlotowy samiec, pierwsze miejsce, koeficjent 13,64 i wystawa ogólnopolska Katowice 2003, piąte miejsce w kategorii D. Koeficjent 22,10 miał. Następnie jego syn w kategorii C, jak wspominałem wcześniej, miał koeficjent 12,76 i był rezerwowym na olimpiadę. Ale co ciekawe, jeszcze wcześniej, że ten gołąb tu nawet mam na ogólnopolskiej wystawie w Gdańsku był. Jako... to było w 2006 roku chyba bodajże, tak? W Gdańsku. To był 2006 rok. I już miał za dwa lata 11 229 konkursokilometrów. Czyli ten gołąb, on non-stop po wystawach chodzi. Nie to, żeby wynik ma olimpijski i już jest wycofany. U mnie nie jest takie coś. Gołąb idzie, idzie i idzie. Cały roku był na wystawach. Ale to z czego się ten Aman wywodzi, z jakich raz? No to jest po syn Amana, to tak był na ogólnopolskiej, a wywodzi się po Amani jest. A Aman, to są gołębie Engels, Van Hetam, moje gołębie. To są starsze takie, które miałeś rozpodowe u siebie, tak? Dokładnie, to też z zachodu były przywiezione, nie? Ronaldo znowu tam ze Stichel Bautów i teraz ten, co wspominałem o tym 6250, to ma koeficjent 4,42, to jest Flor Verwoerd i Anelis. Włożone te gołębie są, ale kopane to są. Flora Verwoerda to masz z hodowli od Rogera Lismonta, z tego co wiem, tak? O tak, właśnie od Rogera Lismonta i teraz właśnie... Bo z tym hodowcą chyba współpracujesz już, te gołębie bierz od 10 lat, z tego co rozmawialiśmy, tak? Tak, tak, ponad... Między innymi od niego. Tak, ponad 10 lat. Pokaż mi, jak rodowód wygląda takiego hodowcy, na przykład tego, no, Rogera Lismonta. Ma różne rodowody, bo każdy zmienia, taki jest rodowód i taki jest rodowód. Na tak przestrzeni samo... lat po prostu się zmieniają. No, każdy sobie ulepsza gołębia swojego najlepszego lotnika, tu włoży, tutaj sobie wykłada, tak samo jak ja, nie? No i tutaj właśnie przywiozłem bardzo dobre gołąbki i z rozpodu też. I są te gołębie, można na jego stronie internetowej zobaczyć, w zakładki wejść i zobaczyć sobie wyniki, jak lotuje i jakie to są gołębie i tak dalej. Przywiozłem tu na przykład samicę. Po oryginałach dwóch Flora Verwoerda, bo Flor Verwoerd... Jaki numer to jest gołębia? 22, 14, 337, 2006 rok. Jest na stronie internetowej i ten gołąb był pierwszy. U Rogera Lismonta. To są wszystko lotowane gołębie. Ja tylko wspomnę taką jedną rzecz, żeby tutaj koledzy nie pomylili, gdyż nazwisko Lismont występuje w kilku hodowlach takich znanych, które w katalogach można spotkać. Tutaj my rozmawiamy konkretnie o Rogerze Lismoncie. Ale to są bracia. Tak, ale nie, jeszcze jest spółka Lambrecht Lismont była. I Patryk Lismont. Ale to jest, oni są spokrewnieni, ale niejako lotuje każdy oddzielnie. I tutaj mówimy, my teraz rozmawiamy o Rogerze Lismoncie, a konkretnie o gołębiu, tak jak kolega wspomniał, jest to potomek gołębi Flora Verwoerda z linii Fineke 5000? Tak, dokładnie tak. To Flor Verwoerd, bo Flor Verwoerd w grudniu zmarł i to jest w 2002 roku, wziął mu specjalnie dwa gołąbki, złożył, że mówi, masz te gołębie i te gołębie ci będą super wyniki i potomstwo będzie zadowolone. I teraz to jest dwa gołębie te masz u siebie? No więcej ich mam, ale... Ale te, o których mówimy? Te, tak, mam i żeśmy je wystawili do... Na sprzedaż będą na stronie. Na sprzedaż. Co jest ciekawe, ja dużo tam oglądam te rodowody Florów Verwoerdów, ale nigdzie tam nie zauważyłem, że Flor Verwoerd ma gołębia Uno Westratę, nie? Umieszczonego. W rodowodzie. A tu właśnie jest Uno i nie wiem, może ten Uno to zrobił to wszystko, że są bardzo dobre te gołębie. No tu są rodzice Fineke, brat Fineke i to jest gołąb zimbredowany, można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że to jest inbred góry, Fineke 5000. Tak, z góry i z dołu idzie Flor Verwoerd Fineke 5000, rodzice są, nie? No. Rozumiem. A drugim gołębiem, o którym mówiliśmy, to jest gołąb po numerze, pokażmy go też może, ten rodowód. Tak.
To jest gołąb też z 2006 roku i on ma końcówkę jaką? 22, 14, 187, 2006 rok. Tylko też... tego na stronie internetowej nie ma, że był lotowany i ma wyniki, a tamta samiczka była pierwsza i to są lotowana... dwie samiczki, obydwie. Tak, tak. Ty je u siebie miałeś sparowane z czymś? Nie, to są teraz przywiezione. Teraz to przywiozłeś. Ja mam dużo z tych gołębi i jestem bardzo zadowolony, nie? Z tych tam może nim przejdziemy do dalej rozmowy o gołębiach, to jeszcze powiedzmy, bo jeszcze kolega... Jeszcze gołębie. Sekundka, ale ja tylko dokończę jeszcze. Chodzi o to, że kolega ma po prostu bardzo dużą ilość gołębi w hodowli, a z uwagi na to też jeszcze, że sam się zajmuje, to tutaj część gołębi jest w stanie odstąpić, odsprzedać po prostu innym hodowcom, żeby trochę tą hodowlę zredukować. Ale my tutaj chcemy właśnie też zaprezentować właśnie te gołębie, które będą też na sprzedaż przeznaczone i te rasy gołębi, które kolega tutaj posiada. Teraz rozmawiamy ciągle o Rogerze Lismoncie. Tutaj mamy kolejne dwa gołębie. To są gołębie z którego roku? To jest 2011, że ja tylko właśnie mówię, wspominam, że można sobie zobaczyć na stronie internetową, wejść na stronę internetową Lismont Roger i zobaczyć, jak te gołębie były lotowane i tam są, to są, ja pokazuję tylko te gołębie, które mają pierwsze nagrody, bo mam dużo innych, ale tamte nie są lotowane, ale nie ma, te są super lotowane i mają pierwsze nagrody. Tu jest 20 09 545 z 2011 roku gołąb i też... To jest samiczka, samczyk? Samiczka i też znajdziemy na stronie internetowej u Lismonda Rogera, że były lotowane super gołębie. Stronę najłatwiej tak znaleźć, bo adres jest dość skomplikowany, ale jeżeli koledzy wejdą w przeglądarkę jakąś Google na przykład i napiszą Roger Lismont, tą stronę, że tak powiem nam od razu, jak to się mówi, wygoogluje, po prostu znajdzie i będzie można tam po prostu... To tak wygląda ta główna strona i tu jest ta zakładka, nie? I w tej zakładce możemy wejść. I tutaj możemy zobaczyć, że miał drugiego gołębia w locie, po prostu Lismont Roger się tak nie reklamuje. Drugiego gołębia miał w locie narodowym z Bursz na 15 508 gołębi. W którym roku? W 2009. Czyli to był lot 25.07.09. Tu jest wszystko wyszczególnione. No, tam na stronie po prostu będzie tak, można to wszystko znaleźć. I później znaleźć. Można po zakładki sobie tam przy... Tam są artykuły o nim, gazety o nim opisują i tak dalej. I później te wyniki. Mogę tylko wspomnieć, że... Na przykład tu sobie wydrukowałem tu i miał 28 razy pierwszego w prowincji, z jakimś tam z Mindem miał 27 pierwszych, później zwierząt 28 pierwszych tam prowincjonalnych, oni tam tu wypisują. Pierwszy prowincjonalny, drugi national w 2009 narodowym. No, tam wszystko można sobie przeczytać, zobaczyć jakie rasy są i tak dalej. Ja tylko jeszcze tak chciałem zapytać, bo od 10 lat sprowadzasz te gołębie, rozumiem, że dlatego, że wybitne lotniki w twojej hodowli też bazują na tych gołębiach między innymi, tak? Tak, 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 dokładnie. Który taki najbardziej wybitny ci się sprawdził z tego Rogera Lismonta gołębi? No to z tym Flora Verwota, ten 6250 2010 roku, co ma koeficjent 4. O. Na przykład tu jest cała kolebka tych Florów Verwotów, 344. Tu widzimy. Jeszcze tylko powiem, że te wszystkie gołębie, o których teraz mówimy, te już kolegi Leszka, można zobaczyć na stronie internetowej u nas, w naszym serwisie, naszegolebie.pl, łamane przez Pielesiak. Tam są zdjęcia tych gołębi, rodowody, wyniki kolegi. I tutaj, jak się nazywa, można to sobie naprawdę swobodnie zweryfikować. A jeszcze oprócz tych gołębi Rogera Lismonta, masz w swojej hodowli takie gołębie, które już od też kilku lat, już od kilku czy od też 10 lat chyba bodajże, ściągasz, to są gołębie tego hodowcy, właściwie dwóch hodowców, Franza i Alfonsa Floegelsów, tak? No może tak, Floegelsów tego nie, ale Lismonta to tak 10 lat, a tutaj to dopiero niedawno, bo wprowadziłem daleki dystans, to tam są Jan Polder gołębie w tych rodowodach, no i tutaj są te rodowody, można też sobie ten artykuły poczytać, wszystko na stronę internetową, nie to, że można mówić, tylko ja się... Po prostu pokażmy to, jak to wygląda. Tak, na stronie internetowej... Tu mówimy teraz o hodowcy. To jest gołąb od hodowcy... Huberta Tony, tak? Tak. 513, 80... Tonego Hubrechta, to są, jak powiedziałeś, gołębie na daleki dystans. Tak, a... 513, 89, 75, 2008 rok, tam jest gołąb ten wystawiony i tu w rodowodach znajduje się właśnie ten gołąb, który... Lud, to jest gołąb, który... Zdobył
pierwszy w 2006 roku pierwszy narodowym locie był. Tak, San Vincent. Na 16 340 gołębi. To jest taki ichniejszy daleki dystans i to jest taki typowy gołąb na daleki dystans, ale oprócz tego Tonego Hubrechta na daleki dystans też przywiozłeś ostatnio chyba takie gołębie Josa Winkenroye, tak? Tak, są też. To w tych rodowodach są gołębia na Poldera. Tak, tak, 100% Polder. I to są takie gołębie na daleki dystans. To są typowo teraz tutaj dystansowe. Masz taki rodowód gołębia o numerze końcówka to jest 2280, gołąb z 2007 roku i to jest właśnie ten gołąb, który ma 100% Jana Poldera, tak? Tak, tak, tak. Rozumiem. Ale jest więcej gołębi tam też wystawionych, można sobie zobaczyć te gołębie. A te gołębie Floygelsa, które masz? Też już testowałeś u siebie? Od ilu lat je testujesz? Te są bardzo dobre gołąbki, właśnie nie wspomniałem o nich, to są bardzo dobre gołębie, to są Schellens Van Loon. I mieliśmy tam listę, też można będzie zobaczyć listę konkursową, jak lotuje, żeśmy tam umieścili na tych. Tak, a to są gołębie, które ściągasz od ilu lat już tutaj? No te gołąbki tak z 10-8 lat też ściągam, nie? Tu jeszcze mogę nadmienić, że oryginalny gołąb był od Rogera Lismonda. I w 2004 roku, to jest Belg 02 rok, 23-11-212, i on w 2004 roku miał drugą nagrodę na wystawie okręgowej, widzę, zdobył. Tak, i był siódmym gołębiem w Polsce w konkursie redakcji. 14 konkursów. W tym proszę zobaczyć 10 za rok, 10 w setce. 10 razy, tu widzimy. A 4 tylko, 200, 500 i 500. Czyli gołąb, że tak powiem, no, Luis Monta tak. Się sprawdził. Może nazwisko mniej znane, ale widzimy... Po prostu no, to jest starszy pan już, jemu tam wnuczek pomaga, przy tym już tak nie angażuje się tak w lotowanie już. No, ale gołębie, że tak powiem, się sprawdzają. Tutaj jeszcze powiedzmy taką rzecz, tak jak wspomnieliśmy, kolega Leszek troszeczkę musi ograniczyć hodowlę, ponieważ składa się tak, że tylko sam już zajmuje się tymi gołębiami, a przy dużej ilości każdy hodowców wie, że to jest ciężko. Dlatego tutaj mamy wystawione na sprzedaż trochę tych gołębi. I te gołębie to nie są takie, żeby kto koledzy nie myśleli, najgorsze jakieś, które kolega chce się pozbyć, ale to są wybitne. Zresztą hodowca Pielesiak, Leszek właśnie jest znany, gdyż już wcześniej nabywając hodowcy od niego te gołębie, możemy tutaj tylko wspomnieć, zdobywali nawet oryginalnymi gołębiami kolegi Leszka Pielesiaka czołowe lokaty w swoich okręgach. Tutaj między innymi mamy taki katalog z wystawy z 2012 roku z Sosnowca, gdzie ile? 5 oryginałów z kolegi hodowli kolegi Leszka Pielesiaka w okręgu Kalisz, w reprezentacji okręgu Kalisz. To był w okręgu. I to były, widzimy, w klasie olimpijskiej standard zarówno, jak i w klasie B i w klasie sport F i Po oddziele można G. Wiedzieć, 0266. Tak. I to były oryginalne gołębie. Oryginały. Oryginały, które hodowcy tamci nabyli. Krzysztof Owczarek. Tak. I po prostu tymi gołębiami że tak powiem, reprezentowali okręg Kalisz na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu. Ale oprócz tego też jeszcze wielu innych hodowców nabywało te gołębie i też możemy to zobaczyć, że i zapytać się też w różnych, że tak powiem, w gazetkach możemy spotkać podziękowania, które koledzy nabywając od kolegi Leszka gołębie, że tak powiem, dziękowali za wartościowy materiał rozpłodowy. Czy kolega coś jeszcze chciałby dodać tutaj? Leszek? No... Dużo jest moich gołąbków w Polsce, na przykład u Jakubczaka w Choroszczy, młode 2005 roku, tylko powiem, na 2000 chyba tam 800 gołębi, też podziękowanie jest w gazetce, było 9 pierwszych w oddziele. To już coś mówi, no to jakie są poziomy w oddziałach, no nikomu nie będziemy ubliżać, ale no jak jeżeli ja młode sprzedaję i jest 9 pierwszych moich oryginałów, no to coś, o czym coś tu świadczy, że są niskie poziomy i później z takich oddziałów są mistrzowie Polski. No ja tak rozumiem, bo mogę jeszcze tylko wspomnieć, że u nas były w tym roku pierwszy raz zrobione listy sekcyjne. To niektórzy hodowcy wszystko w większości mają tylko z list sekcyjnych do mistrzostwa do kategorii A, B czy tak dalej. A ja nie mam tylko wszystko z listy oddziałowej, bo najgorsze nasze dwie najsilniejsze sekcje nikt nie chciał z nami po prostu lotować i my musieliśmy dwie takie Dziewkowice i Strzelce Polskie. To były najsilniejsze są sekcje i u nas jak któryś hodowca z tej sekcji wystawiał z naszej czy z tamtej to wszystko było z okręgowej.
a już nie będę nazwiskami wymieniał, którzy tam hodowcy mieli z list sekcyjnych, to same mieli czempiony tam i tak dalej. No ale mimo to udało mi się jeszcze wygrać. No. My tylko zachęcamy kolegów tutaj do zapoznania się z informacjami o gołębiach kolegi Leszka na stronie internetowej www.naszegolebie.pl/Pielesiak, jak również też do oglądania stron z gołębiami na sprzedaż kolegi Leszka oraz na wzięcia udziału w aukcjach, gdzie też mamy na aukcjach, będziemy mieli wystawione gołębie z tej hodowli. Także dzisiaj na razie dziękujemy, a kolegę Leszka przy okazji zawsze tutaj, kiedy będziemy w okolicy, postaramy się odwiedzić i dowiedzieć się, co tutaj ciekawego w świecie gołębiarskim, w strzelcach opolskich słychać. Także dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.